Kajakową przygodę tutaj uprawiamy i jakby zarażamy tą przygodą wszystkich przyjezdnych, którzy w większości pierwszy raz są na kajakach nad Bugiem. Jeżeli przyjeżdżają turyści z Polski lub z Europy, no to musi to znaczyć, że ta rzeka naprawdę jest wartościowa, jest piękna i że warto tu przyjeżdżać. Jesteśmy dzisiaj na spływie kajakowym, który nazwaliśmy spływem kościuszkowskim, dlatego że krąży legenda, że spłynął tędy do Gdańska Tadeusz Kościuszko. Oczywiście on w innych celach, my dzisiaj rekreacyjnie staramy się integrować, staramy się podziwiać przyrodę. Można powiedzieć, że ciągle jesteśmy w fazie początkowej naszego tutaj regionu, w rozwoju naszego regionu. Dużo już zostało zrobionych, dużo jeszcze trzeba zrobić, patrząc oczywiście jak to wygląda w innych miejscach w Polsce i za granicą. Turyści, którzy tu przyjeżdżają, są zachwyceni. Oni po prostu nie mogą uwierzyć, że jest taka rzeka, która jest nieuregulowana, jest taka dzika, ma tyle różnych meandrów, ma mnóstwo zwierząt, ptaków i oni po prostu te rzeczy to widzieli na jakichś filmach przyrodniczych, a tutaj mogą to zobaczyć na własne oczy, poczuć ten klimat cały tutaj, tak, i to jest po prostu niesamowite. Dzisiaj mamy mieszankę gości na Twoim spływie, na spływie kościuszkowskim. Są zarówno seniorzy z Lublina i są mieszkańcy Słowatycz, gminy Słowatycze i są też reprezentanci powiatu bielskiego. Czy według Ciebie to jest duży spływ? Czy bywają spływy mniejsze, większe? Jak to w ogóle wygląda? Czy można spłynąć dwuosobowo pod Waszą na przykład opieką? Można spłynąć nawet i samemu. Jeśli ktoś zna się na kajakach, wie jak płynąć, nie ma żadnych przeszkód, żeby sobie mógł ktoś popłynąć kajakiem. Trzeba to oczywiście zgłosić wcześniej Straży Granicznej. Dzisiaj na spływie mamy ponad 60 osób, spora grupa. Wiele osób jest pierwszy raz. Udzieliliśmy przed spływem instruktażu. Na początku dużo obawy, aczkolwiek po pół godzinie uśmiechy na twarzach wszystkich osób. Każdy oczywiście mówi kiedy kolejne spływy, jak długo jeszcze trzeba płynąć, bo oni chcieliby jak najdłużej płynąć. Dzisiaj pogoda nam dopisuje. Jest naprawdę słonecznie, jest pięknie i ja się nie dziwię im wszystkim. Ja zresztą zawsze jak codziennie kogoś wypuszczam na kajaki, to mówię, że zazdroszczę mu, bo chciałbym, aczkolwiek nie mogę codziennie pływać, ale naprawdę chciałbym cały czas być na rzece. Dzisiaj zaczęliśmy w takiej osadzie nad Bugiem, która nazywa się Pawluki i płyniemy do Sławatycz. Po drodze mamy też miejscowość Kuzawkę, jakby silnie związaną z Tadeuszem Kościuszko, dlatego tam będzie, dla niektórych będzie koniec, dla niektórych będzie tylko przerwa. Musimy wspomnieć oczywiście o naszych patronach tego wydarzenia. Honorowym patronatem objął ten spływ starosta Mariusz Filipiuk. Duże podziękowania należą się także wójtowi Arkadiuszowi Misztalowi, wójtowi gminy Sławatycze oraz gminnemu ośrodkowi kultury, którym zarządza Bolesław Szulej. Jest wiele takich miejsc, aczkolwiek to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. To jest plaża niedaleko Dołohobru, niedaleko w cudzysłowie, bo jak się spojrzy na mapę, to jednak tutaj nieliczni docierają. Droga prowadzi tutaj przez łąki i pola dosyć kręta i najlepiej tutaj spłynąć niestety kajakiem. Niestety albo fajnie, niestety tak, trzeba dopłynąć tutaj kajakiem. Jest przepiękna, duża plaża z olbrzymią, piaszczystą skarpą po stronie białoruskiej. Takich miejsc, tak jak pływam po Bugu, to w naszym powiecie i w powiecie włodawskim nie ma za wiele. To jest naprawdę taka wyjątkowe, jedno z nielicznych miejsc, mógłbym spokojnie powiedzieć, że skarpa w Gnojnie, skarpa w Neplach, miejsce widokowe w Sugrach. To tutaj to jest takie kilka takich super miejsc, które trzeba zaliczyć, przyjeżdżając tutaj nad Bug. Komuś spodobał się ten materiał, rozmowa z Tobą, szuka na internecie kajakowej przygody. Adres strony internetowej kajakowaprzygoda.pl, zapisy, informacje pod numerem telefonu 606 972 793.